hotelu Złoty Groń w Istebnej miały miejsce 21. zaduszki istebniańskie, w tym roku poświęcone pamięci Jerzego Kukuczki w 30. rocznicę śmierci polskiego himalaisty. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu tym wzięli udział mieszkańcy gminy Istebna, goście oraz samorządowcy. Te zdjęcia, fotografie związane z tym, jak on aktywnie też uczestniczył wtedy, kiedy mógł, w tym lokalnym życiu. Bywał na weselach istebniańskich, bywał na rodzinnych uroczystościach, ubierał się w strój, więc to jest takie świadectwo tego, że faktycznie tutaj był. Myślę, że tym takim ewidentnym świadectwem również jest Izba Pamięci Jerzego Kukuczki, która jest miejscem dokumentującym to, gdzie bywał, ale też tym, które pamięta przestrzeń tej codzienności, czyli nie tego Jurka z czekanem na wyprawie w górach, ale tego Jurka, który faktycznie tutaj przemierzał te beskidzkie chodniczki i był związany przede wszystkim z tą istebniańską ziemią. Wyjątkowym gościem tej edycji zaduszek był Krzysztof Wielicki, himalaista i partner Kukuczki z legendarnej pierwszej w historii zimowej wyprawy na Kanchenjungę, zakończonej sukcesem. Dużo czasu upłynęło, bo to jest 30 lat, a jednak ten kult i wielkość Jurka nadal istnieje i jest, i bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rola dla wszystkich, dla samorządów, dla ludzi kultury, organizatorów, żeby tą pamięć Jurka tutaj kultywować, przekazywać. I właściwie dzisiejsza publiczność jest dowodem tego, że to działa. No i tak powinno być. Właśnie, jak pan wspomina pana Jerzego? Bo tak trochę od takiej innej strony nam pan go przedstawił dzisiaj. No oczywiście, ja przedstawiłem od takiej bardziej ludzkiej strony, powiedziałbym. Bo Jurek, tak jak powiedziałem, bardzo kochał życie, był normalnym facetem. Natomiast no, w górach to po prostu Jurka było trudno zatrzymać. Nie? Jurek był tak uparty, jak sobie, że tak powiem, założył, że wejdzie na szczyt, to robił wszystko, żeby wejść na szczyt, tam się nic nie liczyło. Najważniejszy był szczyt i no, miał w sobie taki, my nazywamy się to ciąg do góry, prawda? On tam się nie poddawał, byli tacy ludzie, którzy gdzieś tam w połowie ściany zawracali, Jurek nigdy nie. Do końca walczył, do listopada, jesienią, latem, do czerwca. Ostatnią wyprawa zawsze, jaka sadziła, to była Jurka, bo Jurek nie popuszczał. Poza tym Jurek dawał też coś takiego, co koledzy często lubili jeździć z Jurkiem, bo Jurek dawał gwarancję, że wyprawa się uda. Bo sam Jurek był tego gwarantem. No bo jechać z takim liderem, gdzie powiedzmy wiadomo, że nie zawsze wchodzą, nie udaje się, to nie, to lepiej jechać z Kukuczką. Bo jak Kukuczka wyjeżdżał, to dawał taką psychiczną gwarancję, że na pewno szczyt będzie zdobyty i jest okazja przy okazji wejść razem z Jurkiem, prawda? Także ludzie lgnęli, jeśli chodzi o wyprawy w Himalaje, lgnęli do Jurka, bo to dawało taką gwarancję. No on zdeterminowany, niesamowicie skupiony na tym celowi, no taki najlepszy, że tak powiem, miał te wszystkie cechy, które alpinista mieć powinien. Moje trudne momenty w górach to były związane z trudnymi sytuacjami, w których się znajdowałem. Natomiast psychicznie dla mnie, kiedy otrzymaliśmy, bo nasłuchiwaliśmy oczywiście przez radio, co się dzieje, wiedzieliśmy, że jest atak szczytowy. Kiedy przyszła wiadomość, że Jurek odpadł, no to taki był wtedy zwyczaj. Myślę, że do dzisiaj obowiązuje, że najbliższe osoby powiadamiają rodziny, tym bardziej, tak jak mówiłem, myśmy bardzo blisko wszyscy żyli, rodzinami, dziećmi się znaliśmy. I taki był zwyczaj, że prezes i ktoś, no ja akurat w tym wypadku byłem bardzo blisko tej rodziny. Musiałem pójść na Gdańską ulicę, już nie pamiętam, na 9 piętro chyba w Katowicach. Właściwie myśmy, tak jak pamiętam, nic nie powiedzieli, tylko Celina otworzyła drzwi i popłynęły jej łzy. To jest najtrudniejszy był moment w moim życiu. Najważniejsza jest ta pamięć, żeby pamiętać. Tu w Istebnej pamiętają ludzie. Chciałem, żeby w całej Polsce pamiętali, bo to jest bardzo ważne, bo zauważyłem, że im bardziej na północ, tym mniej się pamięta o alpinistach. Na południu nie jest tak źle naszego kraju, no ale trzeba tą wiedzę nieść na północ, prawda, żeby... Ale na szczęście już pojawiają się podręczniki, jest jedno wydawnictwo, które publikuje takie książki, bo uważam, że to jest świetny wzór dla młodych ludzi. Bo często młodzi ludzie uważają, że nie dadzą rady, że nie trenują, że nie mają czegoś. Jurek też nie trenował, ale miał cholerną wiarę i miał taką determinację. Czyli uprawiał taką filozofię amerykańską I can do, czyli ja to zrobię, prawda? Co dzisiaj często młodym ludziom, może nie często, ale zdarza się, że się poddają szybko, nie wierzą w to, że mogą coś zrobić. A wie pani, sukces to może jest, na sukces ma wpływ tam nauka, talent, ale na końcu jest wiara. I wiara w kwadracie.
To jest najważniejsze. Podczas spotkania w Istebnej można było wysłuchać fragmentów najnowszej publikacji Fundacji Wielki Człowiek Królowa Lotse 89 w interpretacji aktora o istebniańskich korzeniach Marka Probosza. O książce opartej na dziennikach z ostatniej wyprawy Kukuczki mówili przedstawiciele fundacji. Książka jest bardzo świeża, bo ukazała się na 30. rocznicę śmierci Jerzego Kukuczki, czyli w październiku. No, to, co jest w niej najważniejsze, to dziennik Jerzego. Jest to dziennik z ostatniej wyprawy na południową ścianę Lotse, z której, jak wiemy, niestety nie wrócił. I ten dziennik jest podstawą książki. Ale będą też kolejne dzienniki się ukazywać z czasem? No, ja mam ogromną nadzieję, że tak. Do tej pory udało nam się wydać już też dziennik z Shisha Pangmy, czyli no, też taki dosyć istotny, bo z wyprawy, która była ostatnią w koronie Himalajów. No i jak tylko uda nam się gdzieś tam pozbierać fundusze, ponieważ jako fundacja niestety w ten sposób działamy, to będziemy dalej wydawać, bo mamy jeszcze 12 dzienników do wydania. Izba Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej to miejsce, gdzie można dotknąć historii, ale działa również wirtualne muzeum. To jest taka platforma internetowa, która stanowi formę wirtualnego muzeum. W tym muzeum przede wszystkim znajdują się prawie wszystkie zdigitalizowane archiwalia, które pozostawił po sobie Jerzy. Ale także jest zwizualizowana cała korona Himalajów, wszystkie drogi, które Jerzy wyznaczył, wspinając się na te szczyty. I skomponowaliśmy również 14 takich wirtualnych himalajskich wypraw. My to nazywamy wirtualnymi podróżami, które też są taką formą podróży, którą może po prostu odbiorca, czytelnik, widz wirtualny odbyć po tych szczytach, które Jerzy zdobył razem z nim. Nie zabrakło również muzycznej oprawy tego wydarzenia. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.